ostatnim odcinku rolnik szuka żony Waldek stwierdził, że jego serce należy do Ewy. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że wybranka, już poza kamerami, pokazała mu drzwi. Dodatkowo pojawiły się spekulacje, jakoby do miłosnej gry wróciła Dorota. Dorota zdecydowała się opuścić gospodarstwo Waldka, bo czuła się jak piąte koło u wozu. Rolnik zapatrzył się całkowicie w Ewę. Pożegnanie było kulturalne, ale bardzo emocjonalne. Wszyscy płakali, nawet zwycięska konkurentka. Dorota wyraziła nadzieję, że zostanie zaproszona na ich ślub. Po emisji odcinka zorganizowała sesję Q&A w mediach społecznościowych i otwarcie broniła Waldka, który wśród wielu widzów cieszy się opinią Bawidamka i Pozera. Nie oceniajmy ludzi tak pochopnie, bo jako człowiek jest cudownym człowiekiem, a telewizja pokazuje to, co chce pokazać, by była oglądalność, stwierdziła Dorota. Według najnowszych doniesień, Waldek nie jest już z Ewą. Nie za bardzo chciała kontynuować z nim znajomość, ale po obejrzeniu kilku odcinków programu zrozumiał, że musi ratować wizerunek i tylko ona może mu pomóc. Tuż przed nagraniami do finałowego odcinka odwiedził ją z kwiatami w rodzinnym domu i prosił, by nadal występowali jako para. Ewka musiała powiedzieć nie, bo sąsiedzi widzieli, jak wściekły odjechał spod jej domu i więcej nie wrócił, cytował mieszkańca wsi Wyżysk Show News. Plac fani zaczęli snuć różne teorie. Dedukują na przykład, że Waldek po tym, jak został na lodzie, odezwał się znowu do Doroty, a ta, szczerze w nim zakochana, dała mu drugą szansę. Skąd takie domysły? Jeden z internautów był ciekaw, czy Dorota znalazła już sobie drugą połówkę. Niebawem wszystko się okaże, odparła tajemniczo, inny użytkownik nie odpuszczał i zapytał wprost, czy jest z Waldkiem. Pomidor, wykręciła się od odpowiedzi Dorota, czym jeszcze bardziej rozgrzała zbiorową wyobraźnię.